Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, ksiądz Andrzej Augustyn, Tratwą na Głębie. Serdecznie witam w kolejnym naszym odcinku. W szczególnym czasie, czasie wiosennym, przedświątecznym. I witam tak bardzo wiosennie wiosennego gościa. Człowieka, o którym ja bym tego nie powiedział, ale sam o sobie powiedział i napisał, że jest błaznem. Ciekawe, czy wiadomo, o kogo chodzi. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo poznają naszego dzisiejszego gościa, ojca Jana Górę, dominikanina, z którym będziemy chcieli zatrzymać się nad tym wszystkim, co przed nami. Wiosna niesie nowe rzeczy. Nad Lednicą, Jamną, więc witam serdecznie. Witam, szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże, księdzu, szczęść Boże wszystkim. Ojcze Janie, wróćmy do tej naszej książki Święty i Błazen. Taki bardzo nietypowy tytuł. Naturalnie, że świętym jest Jan Paweł II. Naturalnie, że ja jestem błaznem. Po prostu to książka mojego przyjaciela, Jasia Grzegorczyka. Jest to książka o pięknym życiu, o przebytej drodze, o kapłaństwie, o Jamnej i o Lednicy. Jest to książka moim zdaniem dobra, dlatego że Jan Grzegorczyk jest poszukiwaczem głębi i jak to Oleg Rosenfeld napisał, przed Jasiem Grzegorczykiem konserwy same się otwierają. Więc ja się też otworzyłem, uważając, że trzeba pozwolić i pomóc ludziom zrozumieć samego siebie. Nie wszyscy wiedzą, jaka jest motywacja, jaka jest ta pompka, która mnie napędza. No właśnie, porozmawiajmy, ojcze, o tym świętym. O tym świętym. Dla mnie, nie ukrywam, już w najbliższych dniach będzie 10. rocznica śmierci naszego drugiego papieża Jana Pawła II. Był taki moment, gdy ja sobie solidnie popłakałem, to wtedy, gdy zobaczyłem ojca Jana płaczącego jak za ojcem i nie ukrywam, tego jeszcze chyba nie mówiłem nikomu publicznie, wtedy razem z ojcem, co prawda przy szklany ekran, płakałem. I dla mnie ojciec Jan Góra, no to tak, też Jan Paweł II. Jan Paweł II dla mnie jest przede wszystkim ojcem, nieprawdopodobnym autorytetem. Jest kimś, kto w czasach demokratycznych ośmielił się być autorytetem. W czasach, kiedy wszyscy jesteśmy kumple i koledzy, prawda, on był ojcem. On kazał mnie być ojcem dla ludzi. Kocham Jana Pawła ogromnie. Dlatego, że stawiał wymagania. Dlatego, że nie bał się młodzieży. Dlatego, że pokazywał drogę. No, cała gama doświadczeń, miłości z jego strony. Przecież Kościół na Jamnej to jest Kościół, który powstał w wyniku miłości Jana Pawła do mnie. Człowiek zobaczył, jak papież mnie ucałował i się spytał, kim ja jestem, dlaczego on mnie całuje. Powiedziałem, że żołnierzem liniowym. I wtedy powiedział, pytał, co ja robię. Powiedziałem, że Kościół. Za co? Nie mam za co. Już masz. Ja takiej miłości nie widziałem. Papież... Ojcze, a kiedy takie pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym było jeszcze Jana Góry? No właśnie. Jeszcze byłem klerykiem. Parę zdań o tej waszej pierwszej miłości. Skąd ona się wzięła? Taka szczególna relacja. Stąd, że ja odezwałem się nieproszony w refektarzu dominikanów krakowskich. Co ksiądz kardynał chciałby, aby dominikanie robili w archidiecezji krakowskiej. Ojcowie spojrzeli na mnie z naganą. Wtedy młody człowiek nie odzywał się przy dostojnikach. Nieproszony, niepytany w ogóle, nie pytając o pozwolenie. I wtedy kardynał Wojtyła tak pięknie powiedział, żeby nie dublować pracy księży diecezjalnych, ale robić swoje, głosić kazania, bo należymy do zakonu kaznodziejskiego. Ojcowie, którzy mieli zamiar mnie zbeształ, powiedzieli, jak dobrze, że brat zapytał kardynała. Tak pięknie mówił o naszym zakonie, naszym powołaniu. Potem zapraszałem kardynała na narty, na Rusinową Polanę i proszę, przyjechał. A potem, kiedy już został papieżem, to chciałem się dostać, chciałem go zobaczyć z bliska. Niektórzy krakowiacy się prześmiewali i mówili, popchaj się troszkę, popchaj, to może się dostaniesz.
I mój kolega Krzysztof Nikiforow zabrał mnie do Rzymu i powiedział: słuchaj, musimy się tam dostać. I krzyczał: Ojcze Święty do nas, Ojcze, Ojcze Święty do nas. Góra przyszła do Mahometa. A wtedy papież powiedział: niech góra czeka, Mahomet już idzie. I tak sobie przypomnieliśmy dawne spotkania. Papież mnie zaprosił do Castel Gandolfo, a potem już co roku lub kilka razy do roku jeździłem do Rzymu. Uwielbiam papieża za to, że był wymagający. Za to, że kazał mi być ojcem dla ludzi. To jest ważne. Ja nie kolegowałem z młodzieżą. Nie popisywałem się przed młodzieżą. Kazał mi być ojcem. I to sprawiło, że dla chłopaków i dla dziewczyn byłem ojcem. Byłem wymagającym. I to sprawiło, że nie rywalizowałem z chłopakami o względy panienek. To było cudowne. No właśnie. Zatem drogi ojcze Janie, bo to też ojca traktuję jak ojciec, jak ojca. Z tej waszej relacji, no można powiedzieć, zrodziła się lednica. Bo ojciec Jan Góra to lednica też. Dla mnie to lednica. Tutaj też może kolejne moje świadectwo, to ojcu nawet nie mówiłem, mimo żeśmy długo, dużo już rozmawiali, że moje pierwsze spowiedzi jako księdza katolickiego, sprawowanie sakramentu spowiedzi, to właśnie nad lednicą. Gdy drżąco, bo to tak człowiek bardzo przeżywa, właśnie gdzieś tam w trawie siedząc udzielałem rozgrzeszenia, wysłuchiwałem ludzi i dla mnie właśnie lednica to sprawowanie sakramentu. Ale skąd się wzięła ta lednica, ojcze? Lednica wzięła się z grzechu mojego przeora, z zazdrości. Kiedy była już jamna i myśmy przesiadywali na jamnej, to on się denerwował. Denerwował się i kazał, napisał mi kiedyś na drzwiach: pilnujcie duszpasterstwa w Poznaniu. Ja zacząłem szukać, zbliżał się rok 2000 i szukałem miejsca dla młodzieży. Jamna piękna, ale to jest daleko z Poznania. Wobec tego zacząłem szukać. I jak to młodzież, szczególnie dziewczyny, udzieliły mi nagany: niech ojciec nie flirtuje z urzędnikami, tylko się modli. I po takiej jednej mszy przyszedł minister Michał Wojtczak i mówi: ojcze, nad brzegami jeziora Lednica jest pole, weźcie go, weźcie to pole. Ja zaczepiłem pewnego biznesmena i mu powiedziałem, żeby kupił to pole. On się śmiał i powiedział, że on nie ma tyle pieniędzy. Wobec tego powiedziałem mu, że jest mafiozo, jutro do 12 ma kupić. A jak kupię, to co? Napiszę do papieża. A jak nie kupię, to też napiszę do papieża. Napisałem do papieża i papież napisał: dobrze, że o tym myślisz. Dobrze, że jesteś szalony, bo o świętym Pawle też napisano: szalony, szalejesz Pawle. Wobec tego papież odpisał, byłem pewny, że to jest to, o co chodzi. I pewna pani, chcąc wyjść z klasztoru, zażartowała: jak się stąd wychodzi? Bo poznaniacy tak śmiesznie mówią. Ja mówię: wie pani, stąd się nie wychodzi, z kościoła się nie wychodzi. Wyniosło nas w trumnie. Nie ma obawy. No to o co chodzi? No mówię, że papież pobłogosławił i pokazał mi list od papieża. Mówię: o co chodzi? Widzi pani, że mam błogosławieństwo, nie mam pieniędzy. Ona mówi: a ja mam pieniądze i nie mam błogosławieństwa. Wobec tego mówię: zaprzyjaźnijmy się. No i z tej przyjaźni wyszło to, że ona kupiła to pole, a potem powstała brama i potem lednica zaczęła promieniować głębszym sensem. To stała się jakby takim źródłem naszej tożsamości. Myśmy zaczęli odczuwać, że jest to miejsce znaczące w historii Polski, w historii chrześcijaństwa. I że punktem najważniejszym jest wybór Chrystusa. Ja wierzę głęboko, że tak jak Mieszko wybrał Chrystusa i stała się Polska, tak, nad Lednicą, gdy wybieramy Chrystusa, powstaje nowa generacja ludzi. Młodzież wybiera Chrystusa i są to zupełnie inni, nowi ludzie. Mocni ludzie i dlatego Lednica stała się moim instrumentem duszpasterskim. Przyjeżdża 100 tysięcy ludzi
śpiewają. Tajne. I może ojcze jeszcze właśnie nad tą lednicą, bo lednica to oczywiście też Jan Paweł II i tak. Całe jego przesłania, które, które zostawił. Jak to się udawało? My z młodzieżą często zastanawialiśmy się, jak ten ojciec Jan tak jest w stanie nagrać papieża i przywieźć i pokazać, i połączyć. To jest największy nasz skarb. To jest największy skarb. 8 przemówień papieża nad lednicę. Te 8 przemówień pisane ad hoc, pisane doraźnie i wygłoszone po latach, po śmierci Ojca Świętego, stały się programem edukacyjnym, programem wzrostu, programem rozwoju osobowości integralnej. Właśnie tutaj mam w rękach książkę Tropy lednickie, bo często też w kręgach takich, muszę powiedzieć, też niektórych duszpasterzy jest taki troszeczkę zarzut, że lednica to tylko takie przeżycie jednodniowe, a co dalej? Między lednicą a lednicą. Czy jest jakiś program, jakaś formacja? Tutaj no, właśnie... Tak mogą mówić kochani ignoranci. To znaczy ci, którzy nie wiedzą, że każdy weekend nad lednicą ja się zbieram z młodzieżą, że studiujemy papieża, że przyjeżdżają kapłani z grupami młodzieży, że przyjeżdżają na studium, na modlitwę, na adorację, na rekolekcje, na dni czuwania. W każdy weekend nad lednicą się coś dzieje, a również w tygodniu. Także lednica to jest lednica również dla dzieci, lednica malucha, to również lednica seniora, to lednica motocyklistów, prawda? Są te duże spotkania. Tam się odbywa liturgia, Triduum Sacrum, piękna pasterka, śpiewy kolęd. Po prostu lednica żyje. I lednica to też chyba wakacje, nie? I coś o wakacjach i pewnych propozycjach formacyjnych na czas wakacji, ojcze. No ogromnie chciałbym zaprosić serdecznie młodzież na wakacje nad lednicę czy na Jamną. Na naszej stronie www.lednica2000.pl jest program. Tegoroczne wakacje będą szczególne. Dlatego, że poprosiłem zakony różne, ażeby poprowadziły poszczególne tygodnie. Czy pierwsze tygodnie lipca to prowadzą Dominikanie, Paulini i Benedyktyni i zaproponowałem, żeby oni coś zaproponowali od siebie. Oprócz będzie jeszcze angielski, będzie sport, no i nasze tropy lednickie. Potem w Hermanicach 2 tygodnie, 2 ostatnie tygodnie lipca, to będą Bonifratrzy ze swoją duchowością pomocy chorym oraz Franciszkanie. Wreszcie cały sierpień na Jamnej będą siostry wspólnot jerozolimskich, nowoczesne siostry, które połowę czasu spędzają na pracy w mieście, gdzie są. Drugą połowę są zakonnicami. Siostry Baranka i Franciszkanie. Więc ojcze, jeszcze to bym chciał troszeczkę zatrzymać się nad tą naszą Jamną, bo faktycznie, tak jak i w Poznaniu mają daleko do Jamnej, to my mamy tutaj z Tarnowa kawał drogi do nad lednicę, ale za to bardzo blisko mamy nad tą naszą Jamną. Parę zdań, skąd się wzięła ta Jamna? Jamna wzięła się stąd, że ja szukałem miejsca dla młodzieży. Chciałem jechać do Zakopanego. I wtedy ojciec Tomasz Pawłowski, wybitny duszpasterz akademicki, powiedział mi: ty snobie, do Zakopanego jadą wszyscy. Jest taka miejscowość Jamna koło Paleśnicy, gdzie twój stryj był proboszczem przez ponad 40 lat. I tam jeszcze pamiętają twojego stryja. Jedź, tam jest stara szkoła i pan ma stależ, który napali wam, otworzy. No i tak się stało. Pojechałem na Jamną i tam spotkałem brata wójta i brata sołtysa. I oni powiedzieli mi: co cię taki smutny? Ja mówię: no, bo nie mam tu co robić. Przyjechałem na Sylwestra z młodzieżą, 3 dziewczyny przyjechały, dajcie spokój. I on mówi: a co by ojciec chciał? Mówię: gdybym miał takie coś na własność, to bym się tym zajął. No i wtedy pan wójt ówczesny, już świętej pamięci, Stanisław Chrobak, powiedział: gmina wam to da. W klasztorze powiedzieli, że przepraszam bardzo, że w g***nąłem. Kto to tak daleko będzie jeździł? Tymczasem
papież pobłogosławił Jamną i dom na Jamnej zaczął się rozwijać. Potem papież koronował obraz Matki Bożej, a myśmy wybudowali kościół, ponieważ jeden pan zobaczył, jak mnie ucałował papież i pyta się, kim ja jestem. Powiedziałem, że żołnierzem liniowym. A dlaczego on cię tak całuje? On mnie zna i kocha. To powiedział, że on pomoże postawić mi kościół. Ten kościół powstał, Jamna zaczęła się rozwijać, do Matki Bożej i kościoła ludzie zrobili drogę i po prostu Jamna zaczęła żyć swoim życiem przepięknym. Obraz Matki Bożej zaczął promieniować i myśmy po prostu pokochali to miejsce. Ojciec prowadzi nas po drogach rekolekcyjnych i muszę tutaj zdradzić naszym słuchaczom, widzą, że doszło do bardzo ciekawych spotkań podczas rekolekcji akademickich. Po 24 latach, ojcze, co to za spotkanie, z czym związane, gdyby ojciec nam przybliżył? Bo też Jan Paweł II. Tak. Szósty Światowy Dzień Młodzieży, początki, Jasna Góra. I właśnie z Żabna przyjechały trzy dziewczynki małe, najpierw do Hermanic, a potem na Jasną Górę. I te dziewczyny tam były z nami i przez przypadek zupełnie, jak to wszystko przez przypadek, zadzwoniłem do biura Brukbetu, potrzebując cegły na budowę domu pielgrzyma nad Lednicą. I przedstawiłem się i jedna dziewczyna dzisiaj niewiasta, jęknęła: Jezus Maria. I ja mówię, a co się stało? Bo ja ojca znam. Myśmy się widzieli ponad 20 lat temu. Na Jasnej Górze. Na Jasnej Górze. Myśmy śpiewały w tej scholi waszej. I to pozostało najpiękniejszym wspomnieniem naszego życia. Takie zaangażowanie. I okazuje się, że te dziewczyny z Żabna odnalazły mnie tutaj w czasie rekolekcji. No i bały się tylko, żebym im nie kazał śpiewać Abba Ojcze. Wtedy to napisałem. Ten hymn to chwyciło nieprawdopodobnie. I to było takim wielkim dla nas umocnieniem. Teraz Światowe Dni Młodzieży, przed nami Kraków. No, napisaliśmy taki alternatywny hymn z refrenem Jezu, ufam Tobie. I będziemy śpiewać nad Lednicą będziemy w tym roku. Będziemy śpiewać już w tym roku nad Lednicą i mam nadzieję, że się wszystkim będzie bardzo podobał. Więc moi kochani, zapraszamy nad Lednicę w tym roku. Ja już tu zrobię taką kryptoreklamę. Duszpasterstwo akademickie na pewno pojedzie. Wszyscy, którzy chcieliby z Tarnowa okolic jechać, już proszę, żebyście się zapisywali. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć tyle autokarów, jak będzie bardzo dużo chętnych, ale ojciec wszystkich przyjmie, tak? Tak, wszystkich przyjmie, no i nakarmię Słowem Bożym, bo przecież muszę robić tak, ażeby ci, którzy przyjadą na Lednicę, nie wracali o pustym pysku, suchym pysku. Może niekoniecznie bułeczkę dostaną, ale dostaną sens, dostaną pieśń, dostaną taniec. Także Lednica też karmi sensem. Bardzo zapraszam, bo to będzie takie przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, na które się wszyscy wybieramy. Więc zapraszamy nad Jamną. W te wakacje, jak słyszeliśmy, będzie można też przeżyć i spotkać ojca. Właśnie, zdrowy, ojciec będzie... Będę zdrowy już wtedy, nie będę kaszlał. W których dniach będzie można ojca znaleźć, spotkać na Jamnej? Jestem od 1 do 20 któregoś sierpnia. 3 tygodnie od początku, od pierwszej niedzieli do trzeciej niedzieli sierpnia tam będę. Mam nadzieję, już mi się kaszel wyleczy i w komunikacji będę bardziej sprężysty i mocny, prawda? Teraz no Pan Bóg mnie doświadcza, no ale mam nadzieję, że ci, co chcą, to mnie zrozumią. Dziękujemy tu ojcze bardzo serdecznie. Ja też dziękujemy za to w imieniu studentów i duszpasterstwa akademickiego za rekolekcje, które się odbywają. Rekolekcje przedświąteczne. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że ojciec przywiózł nam tego niezwykłego Bożego Ducha, Ducha Ojca Świętego Jana Pawła II. I jesteśmy bardzo wdzięczni za ten czas. Dziękuję wszystkim
za dzisiejszą, za wysłuchanie dzisiejszego naszego spotkania. I zapraszam na kolejne nasze spotkanie z cyklu Tratwą na głębie. Szczęść Boże. Bóg zapłać i wszystkim szczęść Boże.